Witajcie serdecznie na moim kanale. W ostatnim odcinku pokazałem Wam, jak połączyć fornir wzdłuż słoja. W dzisiejszym chciałbym pokazać Wam, jak obrobić krawędź, jak prawidłowo położyć fornir i złączyć go tutaj ze sobą, żeby powstał taki efekt, jak tutaj macie widoczny w tej chwili na tym rogu. Zrobię za chwileczkę zbliżenie i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wyszedł tutaj efekt finalny. Oczywiście to jest jeszcze przed obróbką, przed delikatnym przeszlifowaniem, wyrównaniem tutaj, żeby nic nie zadzierało na ręce, oraz później wosk. Także efekt finalny będzie jeszcze całkiem inny. Ale ta krawędź, która powstała w tym miejscu, jest wręcz perfekcyjna. Zapraszam. Jeżeli bok naszego pudła mamy już przyklejony, pamiętamy zawsze o zostawieniu naddatku ze względu na to, że fornir pod żelazkiem lubi się skurczyć, ale również dlatego, żeby mieć ten zapas do szlifowania. Ja tutaj zostawiłem gdzieś około 5 mm nadmiaru, dlatego teraz w pierwszej kolejności musimy to obciąć, a później trzeba to przeszlifować. Żeby bezpiecznie ściąć krawędź boczną naszego forniru, musimy użyć nożyka, najlepiej bez oprawki, i możemy użyć tutaj kawałeczka odpadowego forniru. Po co? Po to, żeby sobie go tutaj przyłożyć i zachować tak zwany bezpieczny bufor, jeżeli chodzi o docięcie, żeby nożyk nie wbił nam się jednak w materiał poniżej, bo później zostanie nam brzydka krawędź, której niestety, ale nie będziemy w stanie ładnie i estetycznie wyprowadzić. Także zabieramy się za robotę. Ja używam nożyków w sumie chyba najszerszych, które są dostępne gdzieś tam po marketach, i bierzemy się za robotę. Fornir sobie bezpiecznie leży. Kładziemy go, jeżeli kleimy na fornir na kleju, używamy w tym momencie tutaj, kładziemy ten fornir na płytę MDF-u i możemy bezpiecznie sobie ciąć. No i tutaj, jak widzicie, powstała mała awaria. Za daleko podjechałem nożykiem, wyrwał mi się kawałeczek forniru, ale to wystarczy przykleić, zaszlifować i nie będzie widać. Ważne jest, żeby nie wyrzucać tego danego elementu, gdyż on się później przyda. Ale to taki szczegół. Ja moją awarię już mam zretuszowaną tutaj, nie widać praktycznie nic. I teraz papier 60, do zgrubnego zebrania tutaj tej dużej ilości. Z tym, że nigdy nie można podchodzić do tego z klockiem od strony forniru, od bocznej ściany, tylko od góry, jeżeli tutaj jeszcze nie mamy położonego następnej warstwy forniru. Możemy się wyłożyć klockiem. Klocek niespecjalnie nam tutaj będzie coś niszczył, ale starać się równo i po całej długości szlifować. I szlifujemy aż do tego momentu, gdy pokaże nam się tutaj na płycie górnej kawałeczek kleju. Ok, pokazała nam się warstwa kleju, dlatego papier 260 odkładamy. Nie wiem, co z tą 240. Teraz bierzemy 240. I teraz obrabiamy do momentu, dopóki straci nam się, zgubimy cały ten, można powiedzieć, tak zwany nadlew kleju. Jak już mam przygotowaną krawędź, należy oczyścić powierzchnię, dociąć kawałek forniru, przyłożyć, i tutaj są dwie szkoły. Jedne szkoły, z tego co się doczytałem, kleją w ten sposób, że front głośnika, słój idzie do góry, słój idzie wzdłuż długości kolumny, znaczy się głębokości kolumny, i tutaj z tyłu spada w dół. A druga szkoła jest taka, że fornir kładą w ten sposób, żeby słój się zgadzał tutaj, ten bok, dach
i tutaj ta strona. Ja niestety ze względów ekonomicznych i finansowych też fornir kładziemy w ten sposób, gdyż, no jak to wspomniałem przed chwileczką, jest to dla mnie bardziej ekonomiczne, gdyż zużywam po prostu mniej tego forniru. I nie ma tyle zabawy po prostu z łączeniem tutaj następnych krawędzi, bo ten fornir jest za krótki. Co pokazywałem w poprzednim filmie, jak łączyć takie elementy, tutaj trzeba by było wstawić taką wstawkę. Ale tutaj jest mi po prostu łatwiej też w ten sposób wziąć go, nakleić. Dobra, jak już fornir mam docięty, wszystko zrobione, muszę sobie teraz dopasować wzór. O, mniej więcej coś takiego. Bardzo mi się to tutaj podoba. I teraz, jeżeli mam przypasowany już wzór, przesuwam go kawałeczek do przodu, żeby tutaj w tym miejscu zostawić nadmiar. I przystępujemy do grzania. Starając się nie przesuwać już tym fornirem, ze względu na to, żeby nam się wzór gdzieś nie przesunął, bo to później już będzie takie brzydkie. Po ostatnim filmie zauważyłem, że fornir ma dosyć dużą tendencję do kurczenia, także musicie to też wziąć pod uwagę. W czasie grzania trzeba sobie na bieżąco kontrolować, czy wszystkie boki od spodniej strony tutaj pod fornirem, czy nam się to wszystko dokładnie skleja. No i pamiętajcie o bezpieczeństwie, że żelazko od żony, które ukradłem, rozgrzewa nam się tutaj dosyć mocno. Ja mam tutaj akuratnie żelazko o mocy 2300 watów. Dobra, moc ma 2300, resztę sobie dopowiedzcie sami. Ważne jest, żeby widzieć te wszystkie krawędzie od spodu, czy one się przyklejają, żeby nam później nie coś nie odpadło. Taki domek japoński wyszedł, prawie. Dobrze, teraz zostawimy to, żeby to chwilkę nam ostygło. Ja sobie jeszcze posprawdzam dobrze krawędzie. Ewentualnie dogrzeje i przechodzimy do następnego etapu, obróbka całej tej górnej strony. Pozwólcie, że majster sobie też usiądzie, bo majster ma już chore plecy i no już nie daje rady czasami, dlatego muszę sobie usiąść. Dobra, lecimy teraz z najtrudniejszą rzeczą. Tutaj mamy fornir już położony, dlatego nie za bardzo możemy położyć tutaj papier i sobie tak szlifować. Jeżeli się boicie, możemy wykorzystać do tego. Tutaj mam akuratnie ręcznik papierowy. Przykładamy, to jest gradacja 60 dla zgrubnego zebrania tutaj tego nadmiaru, żeby się po prostu długo, za długo z tym nie użerać, chociaż to i tak wszystko bardzo długo trwa. Na filmach jest wszystko ładnie, pięknie, ale do dzieła. Przykładamy ręcznik papierowy i musimy sobie to kontrolować. Teraz zmiana na 240. Tutaj musimy sobie wyczyścić. Oj. Żeby to miało ręce i nogi i szlifujemy. Nie da się za długo siedzieć, ale choćby tą chwilkę zawsze gdzieś tam przycupnąć warto. Po co ten ręcznik? Słój biegnie w tą stronę. Jeżeli będziemy szlifować w tą stronę i papier będzie nam tarł tak, narobimy dużo rys, które będzie później ciężko zgubić, a jakby nie było, fornir jest bardzo cienki i lepiej dmuchać na zimne. Wydaje mi się, że tutaj będzie całkiem spoko. Ja jeszcze sobie znalazłem taki fajny sposób do wygładzania samym fornirem, tą stroną.
można troszkę wygładzić te elementy, które nam przeszkadzają, które czuć pod palcami już bez papieru. I daje to też całkiem ciekawy efekt. Jak możecie zobaczyć w tej chwili na filmie, wszystkie krawędzie są dosyć ładnie wyprowadzone. Nie jest to jeszcze super efekt, bo tutaj jeszcze zostaje dużo pracy przy tym. Ja za chwileczkę dalej wracam do kręcenia i składania dalszych elementów. Już nawet tutaj mam następny kawałeczek furniru docięty. I szykuję dla Was naprawdę film, który będzie w 100% poświęcony budowie głośników od A do Z, włącznie z montażem samych głośników, bo to w zasadzie są pudła na głośniki, na kolumny, a to profesjonalnie nazywa się monitor studyjny. O, w taki sposób. I co? Jeżeli Wam się podobała ta moja metoda, zapraszam do zostawienia komentarza. Zapraszam do, jeżeli się oczywiście podobało, zostawiam do zostawienia łapki w górę. Komentarz jeszcze, jeżeli jeszcze jest, nie jesteś moim widzem, moim subskrybentem, bardzo będzie mi miło, jeżeli wciśniesz guziczek subskrypcję oraz wciśniesz guzik dzwoneczek. Dobrze, nie pitoląc więcej bez pitolenia, Olo się z Wami żegna. Ja zapraszam na film, który powinien już pojawić się po tym filmie właśnie. To będzie film o tych całych kolumnach. Chyba że macie jeszcze jakiś pomysł, co Wam pokazać w związku z tym furnirem, to jestem do Waszej dyspozycji. Dobra, bez pitolenia, Olo76, pozdrawiam, miłej soboty, niedzieli, poniedziałku, wtorku, całego tygodnia w sumie, no. Ciao bambino, pozdrawiam Was, nara. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao.